Świat się zmienia na naszych oczach i tak teraz już jest dobrze, bo trochę tutaj jest ludzi, ale jeszcze niedawno tu była totalna pustka. Świat się zmienia na naszych oczach i teraz od nas zależy, czy my będziemy potrafili do tych zmian się dostosować. Sztuka wystąpień publicznych w czasie pandemii, czyli jak przemawiać, jak występować i jak komunikować się online. Zapraszam w podróż. Czas zmian, o których mówiłem, to czas przede wszystkim testu i weryfikacji Twoich kompetencji, tego, czy faktycznie jesteś tak dobry, jak wydaje Ci się, że jesteś dobry, oraz tego, w jaki sposób potrafisz się precyzyjnie komunikować, czy to właśnie w świecie online, czy później, kiedy wrócimy już do tej normalnej rzeczywistości w realnym życiu, w realnym biznesie, z pracownikami, w firmie, z klientami, z kontrahentami. Komunikacja to jest klucz. Nie ma niczego bardziej wartościowego niż precyzyjna komunikacja. A wystąpienia publiczne, przemawianie do dużego grona ludzi, sprawianie, żeby to, co mówisz, było ciekawe i interesujące, wplatanie w to też historii jest tym, co dzisiaj kręci najbardziej biznes i powoduje, że biznes może rosnąć. I kiedy zaczęła się moja historia z przemawianiem, to już chyba nawet w pierwszej klasie szkoły podstawowej można by powiedzieć, ale chcę Ci powiedzieć o takiej krótkiej, jednej z historii. 10 lat temu prowadziłem swój pierwszy webinar. 10 lat temu. I wtedy wydawało mi się, że wszyscy już robią webinary, że wszyscy robią szkolenia, że wszystko już działa online. I co się okazuje, 10 lat później nagle wysyp tego, jak ludzie zaczynają dostrzegać plusy świata online i działania w online. I w tym chciałbym Ci pomóc. Z jakich narzędzi korzystać? Jak się przygotować? Jakie jest 7 kluczowych, słuchaj, takich przykazań, które będziesz mógł wykorzystać nie tylko w pracy online, ale też później już poza online'em, czyli w offline'ie, w normalnych warunkach biznesowych. Jak podnieść skuteczność tej prezentacji? A to już wszystko na najbliższym webinarze, oczywiście w kooperacji z MMC. Sztuka wystąpień publicznych w czasach pandemii, czyli jak przemawiać publicznie online. A ja nazywam się Jan Paweł Tomaszewski, jestem mówcą motywacyjnym, konferencjerem, trenerem wystąpień publicznych i coachem. Pomagam ludziom opanować stres, zawładnąć nim trochę, ale przede wszystkim zawładnąć sceną i słowem. W tym, w jaki sposób opowiadać swoje historie, w jaki sposób opowiadać o swoich produktach i usługach. Pracowałem między innymi z kobietą, która jest 25 lat przedsiębiorczynią, wprowadziła na polski rynek hybrydy i akryle, jeżeli jesteś trochę w branży beauty. Dzisiaj robi niesamowite live'y, rozwija swoją platformę online, chociaż miała wielką wiedzę, miała jakieś opory. Kochani, ja nazywam się Małgorzata Eckert, jestem przedsiębiorcą w branży beauty 26 lat. Skorzystałam z wielu szkoleń, natomiast jedno z ostatnich szkoleń, jakie było, to były wystąpienia publiczne, gdzie korzystałam z oczywiście doświadczenia Jana Pawła Tomaszewskiego. I bardzo serdecznie Wam polecam to szkolenie, ponieważ tam naprawdę można przełamać swoje bariery, przełamać schematy i pewien strach przed wystąpieniami. Mam nadzieję, że dzisiejsza rekomendacja pokazuje, jak wiele się nauczyłam. Pozdrawiam i polecam serdecznie Małgorzatę. Ja chcę w tym Ci pomóc. Dlaczego? Bo wiem, jak to zrobić. Potrafię Ci pomóc, bo znam się na tym. Nie od wczoraj. No i tyle. Do zobaczenia. Jeśli będziesz przygotowywał się kiedyś do wystąpienia, to musisz pamiętać o 3 takich podstawowych zasadach. Musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć. Musisz wiedzieć, kiedy to ma być powiedziane. Jak chcesz zakończyć swoje wystąpienie? Czyli masz otwarcie, środek i zamknięcie. I po kolei dopakowujesz tam pewne konkretne elementy. Właśnie nad tym pracujemy, robimy teraz notatki, a zaraz przechodzimy do nagrywania. A jak to jest u Ciebie? Jak Ty sobie radzisz z nagrywaniem? Ale wiesz, z jednej strony ja wcale Ci się nie dziwię, że masz do tego jakiś dystans, jakąś obawę. Bo to jest zupełnie normalne. Jeżeli nigdy nie nagrywałeś materiałów wideo, jeżeli nigdy nie robiłeś telekonferencji, jeżeli nigdy nie korzystałeś z Zooma, nie korzystałeś ze Skype'a, z Teamsów, po prostu nie wiesz, jak to ogarnąć, nie wiesz, jak się do tego przygotować, jeżeli nigdy nie robiłeś webinaru, jeżeli nigdy nie nagrywałeś wideo, na przykład tak jak teraz, idąc, będąc w ruchu, to jest przed tym jakiś opór, jest przed tym jakiś taki zupełnie normalny, ludzki znak stop, który się zapala. Ale czy na pewno, czy ja, czy dam radę? Otóż każdy może i każdy potrafi. Znam wybitnych mówców, którzy są introwertykami. Wcale nie trzeba być ekstrowertykiem. Wbrew pozorom, nadmierna ilość słów czasem może zaszkodzić. Ale w tym wszystkim, w tej przygodzie, twojego wejścia do świata online, do przebudowy, do renowacji, w
twojego myślenia na temat biznesu, na temat tego, co robisz, żeby docierać do nowych klientów za pośrednictwem działań online, to właśnie w tym chcę ci pomóc. Pozdrawiam cię serdecznie z pięknego Poznania. Troszkę jest już ludzi, ale nadal pusto. Widzimy się już niebawem. Zapraszam na webinar. Zapisz się już teraz.